Halo, halo, widzimy się w kolejnym odcinku z League Legend. Na top lane zagramy Mordekaiserem. Nie wiem, ja chciałem zagrać Aatroxa, to go wzięli. Chciałem zagrać tam Kencha, to go zbanowali. Fajnie, że snajpują youtubera sławnego. Chyba na normalu pójdę to nagrać. Nie wiem, czemu banują i biorą te Aatroxy. Znaczy, Aatrox słyszałem, że jest mocny pod full leczenie, ale tam Kencha, że zbanowali? No i to zagramy sobie Mordekaiserem pod Conquerora, więc polecam zostawić lajka, bo na pewno będzie śmieszny odcinek, a pewno to działa. Wszystko pod Conquerora działa. A drugie drzewko full leczenie z czerwonego. I CDR-y gramy. Bo na pewno będzie problem z tymi CDR-ami, jak znam życie. Kaźmisz, pomogę ci zaraz, przyjacielu. W będziemy maksować, W jest broken. Na mele matchupy jest... Nie da się podejść do minionów, jak stajecie obok tego. Popatrzcie, ile jak rzucicie na kogoś i stajecie zaraz obok niego, obok tego ziomka, na którego to rzuciliście TW, waszego sojusznika albo miniona, to zadajecie tak chore obrażenia. A jak rzucacie tak dla siebie tylko, to się leczycie fajnie. No, to się już styknie. No dość wolno mu to idzie. Są kunie wziął? On W wziął. Serio, z W się zaczyna? Nie, no nie wierzę, że jak zaczyna się od Reda, to W bierzecie. Na pewno nie. Czy nie gram Kazikiem, ale nie wierzę w to, że z W szybciej clearujecie. Szkół to ma chyba z parę sekund cooldowna. Siema, Braumik. Nie pal mnie. Ale fajnie wygląda ten Mordekaiser, jak jest przypalony. A. Nie wiem, się będzie wave teraz puszować, muszę tu podejść. Proszę mnie nie bić, jak chcę tylko minionki sfarmić. Pozwól, się wyleczę. Już jesteś minionka w plecy z tego, co widzę. A jak pod tego podejdziesz, to masz dwa bezliczki na mordę. Dobrze. Nie podszedł. Strasznie ciężko gra na mele matchupy, jak jesteście Mordekaiserem. No nie pamiętam, czy Mary Worka jakiegoś dostać w tym roku, czy jakaś inna to postać była, możecie mi przypomnieć. Ktoś miał dostać i Worka, nie pamiętam kto. Tam jest Aatrox z dżungli, no. Jak mnie na łańcuch złapie, to nie będzie ciekawie. Bijesz dużo, ale też bije dużo. Plus ja mam leczenie z linii, a ty nie masz. Nie ma czerwonego grzewka, nie. Ma tylko graspa pod healę. A nie chcę tego pushować. Fajne obrażenia? Jak się bawisz? Nastakuję sobie Q, to w niego splashuję. Teraz. Nie miałem range'a tak czy siak. Zagrajmy to safe. Nie wiem, gdzie jest Aatrox. Dwa kile zebrał już Aatrox. Na bocie pewnie był. On musi wrócić. Ale ma tepeczka. Dobije katapultę, dobije. Dobra. No jest okej, okay, no. Prawie podwójny minion, zobaczymy ile dobije z tego. Pytanie na śniadanie, co chcemy złożyć na pierwszy przedmiot. To by było spoko. Rewolwer. Były bardzo dobry. O, chyba kupię ten rewolwer. Maski nie ma sensu tak szybko, ale na Orna będzie dobra. No ale pójdziemy protobelta pewnie. No tak pechowo, że mi zostało parę minionów. No ale i tak tepnę, więc pewnie stracić tego. Tu nie mam po co, nie mam żadnego powodu, żeby puszały. Ale może jakaś też ciężko nie puszować przez TW głównie.
Aleś przywalił w twarz. On tu zwardował. A, Troksik. No to nie jest tak, że możesz tu przyjść, my ich zabijemy, moim zdaniem. Jesteś tutaj, nie? Jesteś. Dostał. Ja bym to lepiej zagrał, pewnie to byśmy go zabili. Ale tak mi zdaje Worf. Długo mu zajęło, żeby przyjść, bo ten atak tylko widział. Nie wiem, czemu wybił tak agresywnie. Bo mi ciężko jest wybombić tak od do zera. Mam też shield i tak dalej. Do stepeczka nie ma, więc puszujemy. I Atrox też umarł. Może nas plate'a się uda zgarnąć. Jednak nie wróciłeś. Dasz tam 100 obrażeń. Wmaksujemy oczywiście, nie? To chyba każdy wie. 123 mu to tak zadało z tyłka. Dobra, on pewnie pójdzie w maskę, żeby mniej magicznych obrażeń dostawać, no ale to Kazik go zje wtedy na gankach, więc to nie jest takie tragedia dla nas. Czuję, że Atrox tu jeszcze raz będzie chciał przyjść. Mogę perma puszować tę linię. Cały czas pokuję z tego. Też mam mały cooldown też. Jak mi Jarka wróci, to mogę go spróbować wybombić, tylko teraz pewnie resisty kupuje. Jakby go tym uderzył? Dobra, to Worf. Moje jest podwójne miniony są na tym topie. Nie wiem, co innego mogę robić. Spróbujmy spod Q zagrać. Chociaż tu cooldown spada. A tu lepiej cooldown spada. Jak mam tego Conquerora, to lepiej tak zagrać. Ale plate chyba się zrobi. No, zrobił się plecik, spoko. Ten cały czas jest połkowany, tylko się teraz wyleczyć trochę muszę. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, jak ma być to. Fajny basic za czterech ścian. Jakby ten basic do mnie nie doszedł, to bym to przeżył w sumie. Nie no, gridowałem już pod tą wieżą, więc spoko, że mnie spaniszowali, ale... Aż tak? W sumie mogę się do końca bić z tym Atroxem, nie? Bo on teraz nie ma przecież, nie wskrzesza się zawsze, tylko te... Tylko jak zabije kogoś. No ale widzę, że każda linia przegrywa i bottom najgorzej. O, no zobaczymy, no. Nie ma co jeszcze spisywać tej gry na straty. No ale fajnie, że on tak może pushować. Ten Ornn podoba mi się to bardzo. No mamy farmę całego Kazika, to nie są tutaj poradzimy. Farmę całego, no bo widzę, że bottom jest cały czas pushowany. Nie wiem, co ten koleś robi. Pod wieżą cały czas ten bottom gra. A bo DC miał Gary, ale to jakoś niedawno temu chyba. A smoki, ale niestety smoki są po drugiej stronie bazy u mnie. Jest trochę 2 na 10. Zaraz to znowu Atrox przyjdzie, teraz na midzie jest jeszcze.
Nie, solo nie ma szans najmniejszych ornik, tylko z tym Atroxem. Tylko już tu zaraz przyjdzie pewnie. Nie, nie zabiję go to raczej. W ogóle nie zdążyłem splokować. Nie, na pewno go to nie zabije, szkoda. Jeden basic by mi wystarczył. Ja bym chciał plate'a teraz kontepnie pewnie. Dobra. To mi starczy. Ja bym na bota tepnął, ale to wizji nie ma żadnej w tym krzaczku. Tu jakiś ward był. Bez typeczka Ornn. Słyszała ta Lux, co? Gonią się dalej w tej dżungli? Chyba nie. Chyba w Valongo już jest. No kurde, no będzie z przyjacielem pushować? Aż tak cię lubią? Bo lubiany jest bardzo ten Ornn wśród przyjaciół. Machnij tą maczugą, no co ty robisz? No nie, nie mogę podejść jak tu koledzy są. No poszedł tam gdzieś, dobra. A pewnie nawróci, tak mi się wydaje. Jak mi się coś wydaje, że nawróci zaraz typek i ja będę mieć bułku, niespodziankę. No już wraca. No nie, idź sobie panie Atroxie stąd. Dobrze, że Eko jest schodzi. Ja bym tam tepnął, tylko ja nie chcę stracić tych plate'ów oddać temu Atroxowi. Dobra, Eko wykarował. Ratuję tego bota Eko. Na razie mam tylko farmę, nie? Mam 0-1-0-1-1. Ale okej, okay, ja mogę taką wolną gierkę zagrać. Mi to pasuje. Na smoka bym najbardziej chciał tepnąć. Fajnie, że go to nie zabiło. Super, że go to nie zabiło. Dobra. Nie no, close, było, nie znam obrażeń Mordekaisera, więc mogę na to zwalić. Ale myślałem, że dam radę go zabić tym protobeltem i ja. Pewnie jakbym e-maxował drugie, co pewnie Mordekaisery robią, to bym go zabił. Tak obstawiam. Nie wiem, co maksują drugim. Mi się wydaje, że jak idę pod Conquerora, to Q jest lepsze. Ale mogę się mylić oczywiście. A jak miał R-kę na drugim, to na pewno bym go zabił. Nie wziąłem plate'ów, skończyły się pechowo trochę. A my sobie tepną na bota, nie? Ale no ciemno tu jest, ciemno jak nie powiem gdzie. W jakimś ciemnym miejscu na pewno. Ward, bot, brush. No i tak chyba teraz zesłapują, tak mi się wydaje. Zrób mi tak. Czy jak chcesz przebitkę? Tego? Nie, już mi to źle.
Bo on głównie zadaje AD obrażenia, więc mi się przyda w miarę ten Seeker Amguard. Tylko nie wiem co do resistu, potem złożę na Ahri i na Kai'Sa, który z pasywa będzie mnie zabijać. Nie mogę. O nie, to jest zły tepek, to jest tepek tak pod wyjebkę. Dobra, tego zabiliśmy. Nie wiem, gdzie ty lecisz? Cofnij, cofnij, cofnij. Tak to wyszło lepiej niż mogło wyjść. Ten Kazik się nie będzie bać, to damy radę. Oj, w złą stronę fleszyk. Ej, wyszło to jakoś. Ja się bałem, że to będzie teleport taki z pozdrowieniami o Torquelle, ale jednak nie. Jednak wyszło najgorzej. Ja stepowałem, zobaczyłem tylko Lux i Orna, nie? I stepek po sekundzie i trzech wyszło z krzaku. Już nie mogłem się spodziewać. Moi smoka zrobili drugiego. Dobra, ta Elka była też w Kai'Sa. Już nie wiem, czy teraz składać tę przebitkę, czy CDR-y lepiej. Nie jestem przekonany do końca. Słyszałem jeszcze chyba. O, Kazik z Letality troszkę. Mam dobre CS-y w miarę. Patrząc na resztę drużyny, Kai'Sa ma tylko jeszcze w miarę jakieś okej do mnie. Mam na całą zonie? Mam na całą zonie. To kurde, głupie nie kupić tej całej zonie. Oni Heralda pójdą. Nie wiem czemu Ricola zatrzymałem. Ale mamy wszystkie te jedynki. Galio ma chyba trochę lagi, bo ma 0,7. Nie wiem, zwalę na razie na lagi. O, ale ta już za głęboko była ta MF-ka. O Boże, jeszcze na Kai'Sie tak flashować to jest tragedia. Kiedy wiecie, że ona ma R-kę. Uuu, a ma R-eczkę? Ma R-eczkę jako. Co ten robi? Nie wiem, patrzył się? Śmieszne to nawet było. Trochę kradzieży. No teraz mogę chodzić po mapie więcej, to byśmy mogli zrobić tego smoka. Byłoby to w miarę okej. Z tym smokiem możemy jakąś tę dwójkę spuszować bez problemu, moim zdaniem. Minął, bo cię teraz spuszyłem, ja TPK nie mam. No to ja będę presję na górze robić, no. Nie mogę nic więcej też poradzić na to. No mnie będą musieli z dwóch wysłać. Wątpię, żeby mnie solo ktoś porobił. Może Kai'Sa mnie jedynie wykajtuje, ale on jest na bocie na razie. Ahri wysłali. Nie wiem, czy takie R-ki nie rzucić, takie z tyłka. Ciężko kurde na tym bocie, oni nie mają 4 na 3 wygrać. Bez Rajkiego nie dogonię w życiu. Patrzcie, już resistów nasrał. Nie no, mogę tu przyjść, no moim zdaniem wybombimy ich. Idę, idę, bo oni już sobie za dużo pozwalają, naprawdę. Kurde, złej strony trochę idę. Nie no, teraz nas ograli po prostu, ale to, że tutaj nic nie widać, to nie wiem, co ja mam na to poradzić. Przychodzą w grupie i wygrywają grę, no tak się to skończyło, też muszę w sumie zacząć chodzić. No dogonię tym. No i pokczam.
Mam Kajsę swoją własną. Kurde, jakbym wóz zdążył odpalić, to bym przeżył to. Mogłem sfreszować albo zoniować, też jestem głupi. Czemu ja nie zoniowałem teraz? Zapomniałem o zonie w ogóle. Ale jestem słaby. Co ja teraz zrobiłem? No i to było tak głupie. No a Luke też śmieszny support, no. Fajny supportcik. Lepsze przedmioty ode mnie, ma więcej AP. Fajnie się gra. Ja się superowo bawię. Explant to i tak mnie nie będzie stać. O, i smok jest beze mnie robiony. Jeszcze to kto ukradnie, no. No nie wiem, bez wizji po prostu ten ziomek to robi. Po cholerę tam bez wizji tego smoka robisz. Bez czerwonego trinket wzmocnienia, który miałem przekupić, widzę, bo nikt nie kupi. O, kolejny smok dla przeciwników oddany. Ci puszują mida, ten Galio z tą MF-ką i umierają. Dobrze, że chodzisz na boki i próbujesz dżukować. Czyli iść na górę, ale wolę tą relajkę mieć, bo ja nie jestem w stanie dojść do nikogo bez tej relajki. Kajtuję po prostu jak pieseczka takiego malutkiego. Ta, już to jest twoje. Trochę mu speeda przynajmniej dostanę. Nie wiem, co on tak zapieprza ten Orn. Nie zdążyłem tego nawet zaniować, naprawdę? W sumie no nie wiem, czy mogę dał rady zabić. Ta Ari mnie tutaj trochę straszyła. No i dogonię go w życiu przecież. O, i trochę przefleszowałeś. Nie zdążę tak tam czy siak. Teraz mogę dopiero cofnąć. Aha. Dobra, to jest trolling chyba. Ale nie wiem z kogo bardziej, czy tej Kasie, czy tej... Chyba ta MF-ka bardziej troluje. Nie wiem, co ja zobaczę, nie pytajcie mnie. Ta gra jest straszna. Pierwszy raz chyba Conqueror'a odpaliłem teraz w tej gierce, na tym fajcie. Czekajcie, ile Conqueror zrobił? Nie wiem, 1200 niby. Nie wiem, 3100, nie wiem kiedy, ale tyle zrobił podobno Conquerorek. Dobra, więcej Blasting Wandów. Co ja mogę do Resistu zrobić? Mogę zrobić ten Abyssal Maskar, jak to się tam nazywa. Będę mieć 40 CDR-a wtedy idealnie. Muszę to zrobić, ale maska zapalająca też by była fajna. Na tego ornika. Ta pasywka jest super dla Mordekajzera, zaraz zwiększająca obrażenia, im dłużej jesteś w fajcie. Nie mam tego moment speedu, jest sporo, nawet jak się biegnie w stronę tego towarzysza zaznaczonego. No nie mam resistu, ja muszę uważać, bo jestem do wybombienia. O, Luke zabił. Myślałem, że chcemy bić z nimi. Mam moją własną Ari teraz. Marzyłem o tym. Bigo, bigo, bigo. Czemu oni nie poszli za mną? Co ten Kazik robił? Zobaczcie mi, co Kazik robił przez ten... A Reda robił, dobra, to wszystko jasne, co robił. Reda se zrobił. Muszę ich puszować. Muszę mi to Mari zabiłem, ale oni byli tu do porojebienia. Znowu tej zoni nie klikłem, nie wiem. Dzisiaj jest jakiś tragiczny dzień na gierki. Hmm.
Ja chciałem to zrobić, albo abysaczka, czy co tu się dzieje? A teraz Kazik, no teraz się wpierdziel. Jak ja umarłem, to teraz robią walkę, no. Wszyscy teraz się bijcie z nimi, jak ja już umarłem. Ma to sens, jak najbardziej ma to sens. Kurde, fajna TR-ka, ale no, nie było nikogo. Abysa, ale jest, no jest w miarę okej, okay. Można parę spelków śmiesznych zblokować. Mam trzy oceaniczne w ogóle. Czy on uderzył w E? Nie wiem co on zrobił. Oni tego smoka będą chcieli zrobić, jak go idę bronić. Nie ma co tepować na razie. Trochę rozdzieleni teraz są. Sfejsz czekuj tu Kajsa, proszę. Ja tego smoka zrobił, szczerze mówiąc. Póki ich nie ma. Fajnie, ktoś mi pomoże? Dobra, Galio zerkała pierwszy raz w tej grze. No i zabiłem tam kogoś, nawet nie wiem z czego, ale zabiłem. Bijemy się teraz z Braumem. Czy z Ornem. Myślę, że ją dogonimy. Ejsi, kochanie, choć piąteczkę przybijesz. Jest Smoczysław Inferniakowy. Ja myślę, że Barona byśmy zrobili z tym smokiem. Jestem ciekawy, idę zobaczyć, tak w miarach testu. Zobaczmy, panie smoku, czy jesteś wart swojej mocy. Ale jak chcesz tego smoka robić najpierw, to możemy zrobić tego. A strasznie takim jest jakieś powolne myślenie robi ten smok, jeśli mamy szczery. Znaczy powolne myślenie, jakoś reaguje tak z opóźnieniem, ale strzela, nie? No jest fajne, bo on prokuje właśnie relajkę, prokuje i na przykład jak będę mieć maskę, to też ją sprokuje. No nie ma co sensu typować na bota. Nie wiem jak działa smok w sumie, jak ja stepuję, co się dzieje wtedy. Czy on za mną leci? Na Likalu to można sprawdzić na pewno. Nie chcę teraz w ogóle typować, mam za dużo w plecaczku przedmiotu. Umarł już smok? Umarł już. Spoilery z Gry o Tron ostatniego odcinka, kappa. Jak ktoś nie widział, to przepraszam. O nie, idą przyjaciele. Orn bez tepeczka. On zaraz przymioty będzie składać, no właśnie, już... się zrobi użyteczny zaraz. Bardziej ode mnie. Dobra, składamy teraz to i maskę zapalającą. I to już jest full build? Bez Rabadona? Ta maska jest świetna, bo długo stoicie w fajcie, nie? I te takie te 10% potem zwiększonych obrażeń jest fajne. Plus na Orna się przydadzą jakieś procentówki. Podoba mi się ten, jak on cały czas jakoś asasynuje ludzi. Nie wiem jak to robi, ale... W sumie ta MFK tutaj fajną rzecz robi. Idę do niej. Nie wiem, co ty sobie myślisz, koleżanko, ale teraz jesteś po naszej stronie, walczysz. A żeby ukraść likery komuś, to jest już GG. Goń go, goń go. Myk z maczugi. Ty, oni pękają, dobra, GG to jest, no nie wiem. Jeden smok z baronem i wygrany teamfight, bo przegrywaliśmy, a ta walka tutaj przy tym smoku nam wygrała gierkę teraz. Patrzcie, jak oni się po... Unbalanced? No nie wiem, no. Po prostu jest mocny w takie poszczególne piki, a można go zniszczyć na pewno. To, że na tanka grałem, to mi gierkę wygrało, bo jakbym grał na jakąś Riven, to bym przecież nie żył w sekundę. Jeszcze killek ukradziony, pięknie. Ale hity ma fajne z tego trzeciego już, no. Pora je za tysiaka bije.
Dobra, Mordekaiser nagrany, idę Atroxa nagrać i tam kończę, bo obiecałem wam, że nagram, to nagram. Trzymajcie się, cześć, zostawcie suba i lajkensa.